oboje zresztą, myśmy tam oboje zapisaliśmy się do pen klubu. Taki był wynik, że właściwie w 90-tych latach Artur został prezesem pen klubu polskiego i wiceprezesem pen klubu międzynarodowego. Miał masę zajęć, z którego troszkę mniej pisał, ale poprzednio bardzo intensywnie pisał i przede wszystkim bardzo dużo tłumaczył, bo jak mówię, żyliśmy raczej z takiej drobnicy literackiej, ale każdy jednak coś tam pisał, bo zawsze był taki, taka była potrzeba, czy też czas był na to, trochę czasu było. Wtedy bardzo się rozwijało życie towarzyskie między ludźmi sztuki, to muszę to określić tak ogólnie. I myśmy uczestniczyli w nim nie tylko formalnie, ale wtedy był takim bardzo żywym ośrodkiem spotkań, był SPATiF, w którym bywaliśmy, w którym często się z kimś umawialiśmy wieczorem, na przykład ze Słonimskimi, z którymi się bardzo przyjaźniliśmy. I właściwie tam poznałam Nacht-Samborskiego, tam poznałam wielu architektów, to była masa bardzo zdolnych ludzi. I ja to jakoś ze smutkiem patrzę, chociaż każdy ma taką skłonność, że jak gdyby dzisiaj tych ludzi jest mniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pewno ulegam złudzeniu i to wszystko się rozwinie.